Także mamy klasztor. Teraz pokażemy. To jest Muzeum Chopina. Mamy klasztor, gdzie już teraz te siostry, te koleżanki, prawda, koleżanka operowa, siostry zakonne, czy ministrantki w ogóle, jako służebniczki i te służebniczki, i te służebniczki na zupę przychodzą do zakonnicy, także troszeczkę jazzu. No i może troszeczkę jeszcze raz tej klasycznej muzyki. Zapraszamy na ulicę Tamk. Stare. Polska jest bardzo stara. Ameryka to 300 lat nie ma, proszę Państwa. A tutaj o, stare. A tutaj po 200 lat budynek. Uniwersytet Warszawski po 200 lat, proszę Państwa. Klasztory. A mają i 600 lat, proszę Państwa. Jak gród Warszawa była, to przecież na starówce. Proszę Państwa, tutaj chodzą koleżanki też inne, obcy ludzie z USA robią zdjęcia, bo co to w tej Polsce i na starówce i tu i tam. I są bardzo ciekawskie tego, co tu się dzieje w Polsce, a my jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. No te budynki to są już jako te przybudówki dorobione, dosztukowane, prawda? No ale, proszę Państwa, Muzeum Chopina to jest bardzo stare muzeum i nowocześnie zrobione. Nie ma mormonów, ani jednego mormona nie ma. Proszę Państwa, wszyscy są ministranci, ale tak naprawdę to mało kto już w tego Pana Boga wierzy. Nigdy w nic nie wierzy. Jahwe wyrzucili, drugie przykazanie wyrzucili, Biblię też do śmietnika. No to nawet Hindusi mówią to, jeżeli wy u Was w Europie, Europa stara, Polska stara, wiara stara, papież stary, u Was jest, proszę Państwa, Biblia, to dlaczego te wojny światowe takie wielkie u Was miały miejsce właśnie? Dlaczego te wojny? Dlaczego wojny? To my nie będziemy tej Biblii czytać, tak? Hindusi się wypowiadają, tak Hindusi mówią. Także proszę Państwa, ulica cicha po Wiśle. Jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem, Czechosłowacją. Jeszcze raz na klasykę się popatrzmy, na Muzeum Chopina w Warszawie, gdy jesteśmy tutaj na Tamce i już idziemy do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Także proszę Państwa, żadne to osiągnięcie, że uniwersytety są w ogóle wymysłem średniowiecza, a przecież wtedy, kiedy żył, był apostoł Paweł, to też uczył się i był faryzeuszem, był saduceuszem i nawet listy gończe wysyłał za pewnymi ludźmi, prawda? Prześladował Chrystusa za chrześcijanami, tak jak Neron. A potem nawet przez krótko oślepł, bo to cudowne oślepienie było, że apostoł Paweł poznał prawdę, kiedy już drugi raz zobaczył. A tutaj Państwo zobaczą w tej żebracznicy wielkiej, jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją, jak jest ten ateizm wzrasta. No to teraz ludzie są ni ciepli, ni gorący, bo tak nie mają czego bronić, prawdy nie znają, Jahwe nie znają, Świadków Jehowy raczej nienawidzą, a jak są tacy bardziej tolerancyjni, to myślą, że oni są dobrzy. Jeżeli będziesz ciepły, letni, no to wypluję Ciebie z ust swoich, powiedział Jezus Chrystus. Trzeba, kochani, poznać prawdę. Niektórzy ludzie to uciekają z domu, jak poznają Biblię. Jakie to piękne, że Pan Bóg, że Jahwe. A tu dziaduk idzie i kopci papierosa, aż z tyłu dym leci. Potem wchodzi na Saskiej Kępie też z papierosem. Nieciekawa. A ta zakonnica jest ciekawa. Na przykład bardzo miła siostra. Ona idzie, zrobiła zakupy tej siostrze Ani, zakonnicy, żeby ona głupot nie gadała. Bo ona mówi, dzień dobry i do widzenia. Dzień dobry i do widzenia. Potem przychodzi, udaje taką miłosierną, że dyskusję prowadzi. No wiecie Państwo, w tych klasztorach w ogóle te dyskusje wszelkie i u tych moherowych też właśnie, bo to są moherowi. To jak w ruskim kołchozie. Że takie widać naciągane uśmiechy, rechodupki Warszawa. Takie sztuczne, hipochondryczne te rechodupki są, więc nieprawdziwe. Że człowiek jak się tak na to popatrzy, mówi, Boże, jak objechać wszystkie te kołchozy? Jak te wszystkie kołchozy objechać? To więc, żeby zbudować metro, proszę Państwa, i objechać te kołchozy, to trzeba tego metra chyba ze 300-400 km długości. Jan Maciej Witek, jak jeszcze żył, to mówił, że
Oj, właściwie to w świecie buduje się takie metra 300-400 kilometrów, a nie 7 kilometrów. No i tak tę Hankę Gronkiewicz-Waltz skrytykował strasznie, no i umarł na serce, a bogowie szybko odchodzą. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra.